Witam Państwa, Grażyna Rakowicz, zapraszam na rozmowę dnia, a dzisiaj moim gościem jest Łukasz Schreiber, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wnioskodawca projektu nowej ordynacji wyborczej. Witam Pana serdecznie. Kłaniam się Pani redaktor i Państwu. Panie pośle, no, rok nie zaczął się najlepiej w polityce, także w naszym regionie. Odnotowano kolejny atak na biuro Prawa i Sprawiedliwości, tym razem w Nakle, wcześniej jeszcze w grudniu, zdaje się, w Bydgoszczy. Kim są sprawcy w Pana ocenie? No, kim są, to trudno powiedzieć, ale na pewno no jakby patrząc na hasła, to nie był taki zwyczajny akt wandalizmu. Ale wskazywał Pan na sprawców, tak, w swoich publikacjach. Tak, bo mówię, bo to nie był zwyczajny akt wandalizmu, tylko no jakby namalowane zostały hasła takie stricte polityczne. No więc w tym sensie nawiązałem, że to można takie odnieść wrażenie, że są to pomimo nowego roku stare praktyki sympatyków totalnej opozycji. Przy czym ja to też wyjaśniałem, znaczy celowo nie wymieniałem nazw żadnej partii, bo to nie odnosi się do takiej czy innej formacji politycznej. Trudno mi powiedzieć nawet, czy to są sympatycy jakiejś konkretnej partii, czy tylko osoby, które nienawidzą Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie takie metody totalnej walki w tym wypadku z obozem rządzącym, ale obojętnie z kim, no są fatalne. Znaczy to jest podsycanie, znaczy to jest eskalacja jakby spraw kolejnych, bo zwróćmy uwagę, znaczy w naszym przypadku, w Kosmy Złotowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego i moim, to już jest drugie biuro po Bydgoszczy, teraz Nakło, ale w skali kraju tych incydentów mamy jeszcze więcej. Jest w przypadku pani minister Kempy była próba podpalenia biura. Gdyby to się udało w nocy, to wcale nie panią minister by spotkała krzywda, tylko mieszkańców kamienicy. No więc żebyśmy nie doprowadzili znowu do takiego dramatu jak w roku 2010, kiedy przypomnę, członek Platformy zamordował dyrektora Biura Prawa i Sprawiedliwości. We wczorajszych zbliżeniach senator Rulewski powiedział, że odnosząc się do chociażby incydentu w Nakle, że jest to przejaw smarkaterii i nie budzi sympatii senatora takie zachowanie. To jest jakby ta opinia. Natomiast z drugiej strony stwierdził, że takie incydenty mogą przerodzić się właśnie w coś większego i ta obawa jest słuszna w tym momencie? No tutaj oczywiście, że się zgadzam. No jest słuszna, no bo mamy do czynienia z nakręcającą się taką spiralą nienawiści. A z czego wynika to nakręcanie? No właśnie, z tego, że jest na rok wyborczy, nowa ordynacja wyborcza, o to sądzę. Też chodzi? Nie sądzę. Co się wskazuje? Nie sądzę. Raczej sądzę, że jest to efekt jakby, no już takiej eskalacji konfliktu, takiej eskalacji słów też, które padają w debacie publicznej. Z czego ta eskalacja wynika? To jest też dobre pytanie. Na pewno każdy może się uderzyć w piersi, więc ja też nie chcę mówić, że tutaj, choć tak jest najwygodniej zapewne, że ja i mój obóz to jesteśmy całkowicie niewinni, winni są tylko ci drudzy. Każdy powinien oczywiście zacząć od siebie. I ja mogę się cieszyć, że sympatycy Prawa i Sprawiedliwości na szczęście no, do takich aktów ich nie ma, albo są w dużo mniejszym zakresie, choć widziałem, że tam tabliczka w biurze jednego z posłów Platformy w regionie też została jakoś pomalowana sprejem. Czy to jakieś niezadowolenie jest skandaliczne do takich działań? Tak nie, to można ująć? Wie pani, najgorsze jest to, że jest rozpalany, że jest wykopywany taki dół po prostu, z którego jakby nie ma już warunków nawet do debaty. I jeżeli do tego jeszcze dołączają się samorządowcy, tak jak prezydent naszego miasta Bydgoszczy, który mówi na wiecach opozycji, że posłom Prawa i Sprawiedliwości trzeba sprawić, by im się żyło gorzej w naszym mieście. On rozumiem, że nie ma na myśli tego, by do takich rzeczy dochodziło, ani gorszych, ale jest na pewno dla wielu ludzi autorytetem i niestety takie słowa, czy też zarzuty ze strony liderów jakiejś partii, oskarżanie drugiej o totalitaryzm, tam faszyzm, nazizm, co jest zupełnym absurdem, ale służyć mają tylko roznieceniu emocji, no to każdy powinien jakby wziąć na wstrzymanie, bo naprawdę może dojść do jakiejś tragedii.
tego chyba wszyscy chcielibyśmy uniknąć. Tą sprawą także zajęła się prokuratura. No, być może niebawem dowiemy się rzeczywiście, kim byli sprawcy, jakie mieli motywy działania. Więcej dialogu, mniej agresji. No właśnie, więcej dialogu. Panie pośle, ten dialog jest także dosyć widoczny, ale może nie do końca także pozytywny przy nowej ordynacji wyborczej. Podkreśla się, że reforma samorządowa w Polsce się udała jak najbardziej. Potwierdza pan tę opinię? Udała się w jakimś stopniu, ale to nie znaczy, że ustawy, bo mówi pani o reformie, zmianach w ordynacji, to jest prawda, ale zmiany dotyczą także ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i mieście stołecznym Warszawy. To jest taki pierwszy filar związany z tą ustawą, który ma dotyczyć tego, że zwiększamy udział obywateli w funkcjonowaniu samorządu i zwiększamy pozycję radnych w samorządzie. To jest bardzo ważny profil, to między innymi wprowadzenie na poziomie ustawowym obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, która będzie w każdej gminie, powiecie i województwie. To konieczność monitorowania wszystkich sesji z organów, ale także imiennych głosowań radnych, tak by mieszkańcy wiedzieli, za czym ich radni się opowiadają, a później także publikowania tego. To szereg zmian związanych ze wzmocnieniem pozycji radnych, jak na przykład te możliwości kontrolne. To także takie święto samorządu, którym ma być debata o stanie gminy, powiatu, województwa raz do roku zakończona głosowaniem nad wotum zaufania. I to jest pierwszy filar tej ustawy. Jest drugi filar. To jest zwiększenie procesu jawności i transparentności procesu wyborczego. Od kamer wyborczych począwszy do zwiększenia roli mężów zaufania i możliwości przez polskie organizacje społeczne wyznaczania swoich przedstawicieli do obserwacji jego. Ale jest też ten trzeci, i do tego pani redaktor, rozumiem, nawiązuje, ten trzeci filar tej ustawy, czyli zmiany o charakterze strukturalnym. Tak? No właśnie. I samorządowcy wyrażają obawy, odnosząc się jakby do tej całości. W związku ze zmianami w tym prawie wyborczym, cytuję chociażby bydgoskich radnych, to zaprzeczenie idei i dorobku samorządności w Polsce i wyraźny krok w kierunku centralizacji władzy. I jeszcze druga opinia, proponowane zmiany legislacyjne prowadzą wprost do znacznego ograniczenia samorządności. No skąd takie opinie, panie pośle? To bzdura, no chyba no, ale że... To mówią samorządowcy. No, ale wie pani, no, motywowani politycznie, to nie jest głos wszystkich samorządowców, tak? To naprawdę bierzmy to pod uwagę. Ja myślę, że tak, że komu się to może nie podobać? Na pewno tym, którzy nie lubią rozmawiać z obywatelami, którzy nie lubią dyskusji z radnymi, no to się te zmiany nie mogą podobać. Trudno jednak mówić o jakimkolwiek zaprzeczeniu idei samorządności, zwłaszcza, że nie potrafią podać przykładów. No ale to porozmawiajmy przykłady. O nim. Nie podoba się do końca wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ustalanie składu Państwowej Komisji Wyborczej, 7 na 9 sędziów ma być wybieranych przez Sejm. Teraz jest 3-3-3, czyli Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny i NSA. Nie podoba się też to, że został zniesiony ten tryb głosowania dwudniowego przez wyborców. I nie podoba się likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin do 20 tysięcy mieszkańców. Ten punkt dodatkowo wskazuje się, że to jest to ewidentne upartyjnienie. Dużo pani redaktor wymieniła, to postaram się pokrótce odpowiedzieć. Dwukadencyjność była w naszym projekcie wyborczym, z tym szliśmy do wyborów. Ja rozumiem, że Platformie się nie podoba, że realizujemy nasze postulaty. To jest postulat, gdyby się wsłuchać w głosy mieszkańców, bardzo powszechny. Nie robimy tego z zaliczeniem kadencji. Liczy się od najbliższych wyborów. Co więcej, wydłużamy kadencję samorządu do 5 lat. I czyli, to akurat jest plusem, na to się wskazuje. Czyli no bo tutaj często potrzeba dłuższych decyzji, więc 10-letnia kadencja maksymalnie dla wójta, burmistrza, prezydenta, podobnie jak w przypadku prezydenta Rzeczypospolitej, czyli władza wykonawcza ma taką maksymalną kadencję. Skład Państwowej Komisji Wyborczej? Skład Państwowej Komisji Wyborczej. Dlaczego Sejm ma wybierać 7 członków? Wiecie pani, dlaczego? Między innymi dlatego, że takie są zalecenia samej Komisji Weneckiej i w Kodeksie Dobrych Praktyk Wyborczych
Tak, takie są propozycje. Był przynajmniej jeden prawnik i by resztę wybierał parlament na przykład z partycypacją, żeby nie jedna partia oczywiście mogła wszystkich wskazywać, ale proporcjonalnie. I cóż, jak to można uzasadnić? Ano tak też, że w trakcie takiego sporu, który mamy gorącego, politycznego, zwłaszcza w Polsce, by przedstawiciele wszystkich sił mogli obserwować wszystkich głównych sił ten proces wyborczy. Ale nie wpływać na niego? No, daje oczywiście, że nie wpływać, no bo to muszą być osoby, które spełniają szereg warunków, tak jak i dzisiaj. Więc no powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak, że to będą partyjni jacyś teraz działacze i nominaci. Oni zyskają niezależną pozycję i silny mandat. I teraz jedna rzecz warta wyjaśnienia. W Europie funkcjonują trzy modele. Model parlamentarny, właśnie parlamentarno-sędziowski, który proponujemy, funkcjonuje w przebadanych 30 krajach, w 16 z nich. W 10 funkcjonuje model rządowy, gdzie to bezpośrednio pod ministrem spraw wewnętrznych bądź ministrem sprawiedliwości są wybory. I w 4 zaledwie krajach, a w zasadzie 3 model sędziowski, w tym w Turcji. Tak więc to naprawdę nie jest tak, że my przechodzimy do modeli, które są właśnie w Europie, do modelu, który jest w Europie najbardziej popularny, który zapewnia największą transparentność i który wydaje się modelem najuczciwszym. I ten punkt ostatni, który największy, wymieniałam... Tylko dodam, że największy klub, nawet jakby liczył 80%, będzie mógł wskazać raptem 3 przedstawicieli, co oznacza 3 na 9. No nie ma mowy o tym, żeby, nawet jeżeli się boją, że Prawo i Sprawiedliwość po wyborach w roku 2019, bo dopiero wówczas ta reforma wejdzie w życie, a więc żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło tutaj mieć w jakikolwiek sposób, nawet tak patrząc, większość. Panie pośle, i został nam na koniec naszego spotkania jeszcze ten punkt, likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych. Tutaj się mówi, że no, to ogranicza tę wolę wyboru, czyli nie bezpośrednio na osobę, którą się zna. Można będzie głosować tylko na kogoś z listy, kto może tam się pojawi, a nie jest znany. No, ale jak to jest? Znaczy nie, panie redaktor, ja jednak wierzę w mądrość Polaków i to nie jest tak, że jeżeli ktoś jest na, nie wiem, na danej liście w wyborach proporcjonalnych, to na niego mieszkaniec danej gminy, załóżmy Kamienia Krańskiego, ale to nie dotyczy, bo to dotyczy tylko powyżej 20 tysięcy, czyli dajmy na to nakło nad Noteczą, nie zagłosuje, a jakby był w okręgu jednomandatowym, to by zagłosował. Czyli nie będzie upolityczniony taki wybór? Nie ma mowy. Komitety wyborcze wyborców, czyli te komitety obywatelskie, pozostają. Ludzie, nie da się upartyjnić tych wyborów na tym szczeblu. Ludzie i tak chcą głosować na swoich dobrze znanych sobie kandydatów. I oni tak czy inaczej będą reprezentowani. Czyli te jednomandatowe okręgi nie eliminują tego głosowania na osoby znane, bo może tak być też, że na liście pojawią się osoby zupełnie z zewnątrz. Ale jak będą zupełnie z zewnątrz, znaczy z zewnątrz, co to znaczy? No muszą być i tak z terenu gminy. Ale jeżeli nie będą znane, nie będą budziły sympatii, no to nie zostaną wybrane. To jest prosta sprawa i powiedzmy jedną rzecz tylko. To tylko obowiązuje w gminach, będzie obowiązywało dodatkowo w gminach powyżej 20 tysięcy, czyli tak jak było w roku 2010. To dotyczy raptem 300 kilkudziesięciu gmin w kraju. Wybory około 20 października, tak zupełnie na koniec jedno zdanie, proszę. Chodzi o to, żeby taka zmiana jest też przeprowadzona, żeby nie musiały wypadać 11 listopada. Dziękuję pięknie za przybycie do studia. Dziękuję Łukasz Schreiber, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zarazem wnioskodawca projektu Nowej Ordynacji Wyborczej, był moim i Państwa gościem. Kolejna rozmowa jak zawsze o 19. Zapraszam już teraz. Kłaniam się. We'll be right back.